Ze względu na niejaką poczytność moich utworów, krytyka łaskawie połączyła ich popularność z prostotą języka, znajdując dla mnie wytłumaczenie jako dla karmiciela szerokich mas. Być może krytyka ma tu rację, ale cóż na to poradzę, że mnie to bynajmniej nie martwi. Fenomen Tadeusza Dołęgi Mostowicza zdumiewa nas do tej pory. Od śmierci jego minęło prawie 50 lat i tak jak napisałeś w swojej książce o Dołęce Mostowiczu, byli tacy krytycy, którzy chcieli go wykreślić z historii dwudziestolecia międzywojennego, nie mówiąc już o tym, że postawili między nim a nami tamę zapomnienia. Tak chcieli. Natomiast pisarstwo Dołęgi Mostowicza przebiło się przez wszystkie próby odizolowania go od współczesnych czytelników. Oczywiście to ma swoje źródła w bardzo wielu sprawach, o których napisałeś całą książkę, w związku z tym nie możemy tego powtarzać. Natomiast co ci się wydaje, jakie są główne elementy tej stałej żywotności i obecności Dołęgi Mostowicza w obiegu czytelniczym? To jest w ogóle właśnie ten problem, który mnie najbardziej zdumiewał i który mi kazał tę książkę napisać. To znaczy, jak to się stało, że z całej powodzi, z całej masy tych twórców tak zwanych drugorzędnych, tego obiegu, który dzisiaj nazywamy trywialnym czy popularnym, który zaspokajał nieco inne potrzeby oczywiście niż obieg wysoki, że z tych wszystkich Marczyńskich, Nasielskich, Urkenachalników, Piaseckich i tak dalej, Zarzyckich, że z nich wszystkich właśnie pozostał żywotny i czytelny Dołęga Mostowicz. Wiesz, ja bym to rozpatrywał w dwóch takich kategoriach, jeżeli chodzi o naszą współczesność powojenną, bo zresztą, kto wie, może i w tamtym czasie też to odgrywało rolę. Mianowicie, jedna sprawa to jest fenomen jego poczytności, i o tym za chwilę kilka słów, ale druga sprawa to jest, mówi się u nas, że brak jest tematów na seriale. Przecież byłby to cudowny, świetny serial o karierze pisarza, który sam siebie jako pisarz stworzył, był takim self-made manem, a jednocześnie okazja do pokazania bardzo złożonych, trudnych spraw i politycznych, i społecznych, obyczajowych, moralnych, etycznych, środowiskowych okresu międzywojennego, który jest bardzo żywy i w pamięci ludzi, którzy pamiętają ten okres, i w zainteresowaniach młodszego pokolenia. Czy będziesz mówił o legendzie życia Dołęgi Mostowicza, czy o jego życiu jakoś autentycznym? Czy w ogóle można rozdzielić te sprawy? Nie, więc ja będę mówił na pewno o życiu autentycznym, które od razu stawało się legendą. Od razu, od pierwszych momentów. Bo tak, urodził się w środowisku dość zamożnym, ziemiańskim, na Kresach. Ojciec jego był prawnikiem, miał tam dosyć wysoką taką funkcję w województwie. Był to dom dość zasobny, troje rodzeństwa. Zachowała się taka jego trochę żartobliwa autobiografia, gdzie on mówił o tym, że wszystkie jego marzenia chłopięce się spełniały. Fatalną właściwością moich dziecinnych marzeń i pragnień było to, że wszystkie bardzo szybko urzeczywistniały się. Jakże można długo cieszyć się nadzieją, że człowiek zostanie Stangretem, gdy już w 8 roku życia nieźle umie powozić parą koni, a nawet tandemem. Cóż zostanie z marzeń o szoferce, gdy już w 11 roku, z trudem sięgając nogami do pedałów, kieruje autem? Cóż zostanie z rojeń o przygodach Old Shatterhanda, chłopca, który ma dość wyobraźni, by uwierzyć, że strzelając do wron lub zajęcy, wytępia całe masy podstępnych komanczów? I tak już zostało dalej. Po zapoznaniu się z historią powstań chciałem zostać spiskowcem, ale już od pierwszych klas gimnazjalnych należałem do tajnych organizacji patriotycznych, ponosząc wszystkie tego konsekwencje. Z kolei zachwycony trylogią Sienkiewicza widziałem siebie z szablą w dłoni w brawurowej szarży kawaleryjskiej. Byłem jeszcze gołowąsem, gdy i to marzenie się ziściło. Był kawalerzystą, brał udział w wojnie, także w wojnie 1920 roku. Przechodził potem bardzo różne koleje. Studiował, jeszcze przed pierwszą wojną studiował na Uniwersytecie w Kijowie, ale to były jakieś takie trochę dziwne studia, to znaczy raczej się tam chyba obijał niż studiował. Studiów nie ukończył, maturę miał, to na pewno.
przyjechał dość skomplikowaną drogą, którą odbył bohater jego pierwszej, a nie wydanej przed wojną powieści pod tytułem Kiwony. W 86 chyba roku wydałem tę powieść ze swoim wstępem. Po raz pierwszy się ona ukazała. Otóż bohater tej powieści odbywa drogę z rewolucyjnej Rosji przez Finlandię, tam trochę dookoła i przyjeżdża do Warszawy. Tadeusz Mostowicz był ZCR-em. Pracował w drukarni dziennika Rzeczpospolita. Potem pracował w samej redakcji. Pisywał jakieś takie drobniutkie informacje, malutkie, nawet nie podpisywane. Tak się złożyło, że kiedyś, no znowu jak w filmie, czy jak w bajce, że jeden z jego starszych kolegów nie dał na czas, a to był dziennik, nie dał na czas felietonu. I on ten felieton napisał. Tam był wspólny taki pseudonim, mianowicie C-Hr-Zan. C-Hrabia-Zan, co razem dawało Chrzan, oczywiście. I on użył zresztą tego właśnie podpisu. Felieton był dobry, zaczął te felietony pisywać, pisywał także recenzje teatralne, potem nawet pisywał i artykuły polityczne. Pismo było endeckie, on endekiem nie był, ale był zdecydowanie przeciwko obozowi Piłsudskiego. Ile to mieliśmy napadów uzbrojonych oficerów na publicystów i polityków? Ile razy oficer na trzeźwo czy po pijanemu użył szabli czy rewolweru wobec bezbronnego obywatela? Ile aktów terroru hańbiących mundur oficerski, ile karczemnych burt po knajpach i kabaretach zanotowały kroniki. Jest ich tak wiele, że rejestr ten pali się rumieńcem wstydu, jak po policzku wymierzonym naszej niepokalanej tradycji rycerskiej. Między kapłanów honoru i rycerskości po cichu wszedł, wśliznął się Ham, wulgarny Ham z cepem w pięści, co się w bandy zbiera, ludzi po nocach napada i bije bezbronnych do krwi, do utraty przytomności, a zemdlonych kopie butem. W 27 roku, za jeden z felietonów właściwie, w obronie honoru armii, został straszliwie pobity przez bojówki Piłsudskiego. Został wrzucony do glinianki w Jankach i byłby tam utonął, gdyby nie uratował go przejeżdżający tamtędy chłop. Całą tą historię z pobiciem, to znaczy inaczej oczywiście ujętą, mamy w Znachorze. Wtedy właśnie w Rzeczypospolitej zaczął używać tego herbu Dołęga, dlatego że pismo było trochę obliczone na dawne ziemiaństwo, na dawną szlachtę, gdzie te tradycje szlacheckie bardzo się liczyły, więc stąd właśnie używał tego. Pisał już najprawdopodobniej wcześniej te Kiwony, potem napisał jeszcze powieść Klon drukował w katowickiej Polonii, Ostatnia brygada. I wreszcie zaczął drukować w 1931 roku najgłośniejszą chyba swoją powieść Kariera Nikodema Dyzmy, która była swoistą zemstą na grupie sanacyjnej właśnie za to pobicie. Fragmenty tej powieści zostały skonfiskowane. Samo pobicie Dołęgi Mostowicza w 1927 roku wywołało w Warszawie niesłychanie ostrą falę oburzenia. Nawet wiadomości literackie, no, które nie były zaprzyjaźnione z Rzecząpospolitą, bardzo ostro zaprotestowały przeciwko tego rodzaju metodom. Był zresztą Dołęga już wówczas znany. Powieść drukowana w dzienniku ABC, Kariera Nikodemandyzmy i interwencje cenzury, tam chodziło o tą prostytutkę Mańkę, którą policja tam torturuje, bije straszliwie, spowodowały, że opowieści mówiło się niesłychanie dużo. I praktycznie biorąc zupełnie dosłownie, z dnia na dzień rodzi się głośny pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Ukazuje się wtedy kolejno właśnie potem ta jego Ostatnia brygada, Czeki bez pokrycia, podpisane pseudonimem Dęboruk, chyba także ze względów politycznych. Znowu chodziło o to, że bał się jakichś represji ze strony sanacji. No a potem już dosłownie, jak się to mówi w takim powiedzonku, co rok prorok. Nawet więcej, bo w końcu od 31 do 39 roku w sumie wydrukował 17 powieści. Napisał ich 18, wydrukował 17, więc zdarzało się to częściej. Przy czym czerpał te tematy przede wszystkim z życia. I co bardzo ważne i co wpłynęło niewątpliwie na jego poczytność. Otóż był to człowiek wystarczająco przewidujący, żeby rozumieć, jaką rolę będzie w najbliższym czasie w kulturze pełnił film.
Na przykład Znachora napisał jako scenariusz filmowy, a nie jako powieść. Złożył to w 3 wytwórniach filmowych, wszędzie mu to odrzucono jako niefilmowe. Wobec tego przerobił to na powieść i wtedy wszystkie 3 wytwórnie plus jeszcze 2 inne zwróciły się do niego natychmiast z propozycją filmowania tego. Więc on przewidywał, myślał, nawet powiedziałbym teoretyczne są, zachowały się jego rozważania na temat tego, jak się pisze powieść, a jak się pisze scenariusz filmowy. On tutaj to rozróżniał wyraźnie. I jeszcze jedna niesłychanie ważna rzecz. Bardzo cenił czytelnika, odbiorcę. Nie traktował tego, co robił, jako źródła zarobków. Powiedziałbym, że on jak gdyby prowadził swojego czytelnika w każdej kolejnej powieści, podnosił go na nieco wyższy poziom. Odwoływał się do jego wiedzy, do jego próżności, niekiedy no, używał obcych słów, ale takich słów, które przeciętny czytelnik mógł zrozumieć i czuł się w ten sposób podniesiony nieco wyżej. Jest tam oczywiście sporo takiej waty, powiedzmy, artystycznej, sporo pośpiesznych rzeczy, jakichś wtrętów nie najlepszych stylistycznych, ale przy takim tempie pisania. I oto, w połowie lat 30., kiedy zaczęto filmować jego kolejne powieści, zaczęto je drukować w odcinkach w całej Polsce i nie tylko, bo na przykład zwracały się do niego pisma polonijne z Ameryki, to były ubogie pisma, to oddawał po prostu bezpłatnie, zaczął zarabiać bajońskie sumy. Niechętny mu jeden z krytyków przedwojennych wyliczył, że zarabiał około 15 tysięcy miesięcznie, przy czym proszę pamiętać, że dolar kosztował wtedy 5 zł. Były to sumy zupełnie nieprawdopodobne, ale mniej wie się o tym, że prowadził bardzo rozległą działalność filantropijną, że pomagał bardzo wielu ludziom, że fundował własne stypendia, że jednym słowem nie tracił tych pieniędzy tylko na siebie. Więc proszę sobie wyobrazić, od człowieka, który przyjechawszy do powojennej Warszawy, mieszkał w jakichś straszliwych spelunach gdzieś na Pradze, które potem opisał w Doktorze Murku na przykład, aż do mieszkania w dzisiejszym tym pałacyku na rogu Alei Ujazdowskich i Pięknej, tam gdzie jest siedziba z Bowidu. Jedną część tego pałacyku on zajmował. Miał kucharza, miał służącego, miał piękny samochód, elegancko się ubierał. No więc z gazeciarza milionerem, tak można by było opowiedzieć. Samo to życie już jest materiałem, jak powiedziałem, na serial. A na to nakłada się sprawa szczególna. Potrafił Mostowicz wyjątkowo zupełnie aktualizować swoje powieści. To, co czytelnik gazety znajdował na pierwszej stronie, jako informację jakąś tam, 3 tygodnie później znajdował na ostatniej stronie w odcinku powieści. No, przykładem niech będzie tutaj powieść 3 serca. Otóż jest to powieść, dla tych, którzy nie znają, jest to historia zamienionych dzieci. Mamka w arystokratycznym domu w Poznańskim gdzieś zamieniła dzieci. Swoje oddała do dworu, natomiast dworskie wzięła do siebie. I jej dziecko wychowywało się jako hrabicz, a dziecko hrabiowskie jako wiejski chłopak. Otóż, no historia powiedziałoby się zmyślona od początku do końca. Tymczasem zadałem sobie trud, przejrzałem gazety z tamtych lat i znalazłem 2 informacje potwierdzające to. Wielki tytuł na pierwszej stronie takiej warszawskiej popołudniówki. Sensacyjna historia, mamka w Poznańskiej właśnie przed śmiercią wyznaje, że zamieniła w arystokratycznym domu dzieci. I Mostowicz wpadł na podstawie tego, wpadł na pomysł, no co się mogło z tymi dziećmi stać? Jak ci chłopcy, rówieśnicy wychowywani wspólnie, jak oni musieli się czuć? Postawił przy tym problem. Co jest właściwie ważniejsze? Genetyka czy wychowanie? Przeprowadza tego swojego pozytywnego bohatera przez bardzo wiele trudnych doświadczeń. Oczywiście skomplikowana miłość obydwu do tej samej kobiety. No jest tam cała masa takich melodramatycznych historii, ale jest też i znakomity, zupełnie świetny obyczajowo opis środowisk artystycznych ówczesnej Warszawy z Francem Fischerem, głośną postacią okresu międzywojennego. On jest tam pokazany jako Tukało. Serce mi się krajało na samą myśl, że przyjdę spóźniony na obiad i wszystko będzie wyschnięte na wiór. Co widzę? Szpik na tostach. O Boże! Aby nie zastygł. Prędko. Powiadam pani, droga Kate, że wiele pani straciła, gardząc z nami wczorajszego wieczora. Już w 3 knajpie wszyscy wyglądali jak stado małp wypuszczonych ze zwierzyńca na wilegiaturę.
Strągowski recytował swoje wiersze o jakichś tam fioletach. Alibaba dął w saksofon. Chochla tłumaczył nieznajomej damie przy sąsiednim stoliku, że jest geniuszem. A Jolanta pomadką do ust narysowała Polaskiemu wąs i hiszpańską wródkę. Gogo siedział pod stołem, badając głównie mięśnie jej łydek. Drozd robił Fordancerowi scenę zazdrości o jakiegoś Rudzielca, a ja, dotknięty w mojej godności człowieczej, rozglądałem się zdumiony po tej menażerii, szukając na próżno odpowiedzi na pytanie, skąd ja się znalazłem w Arce Noego. Może to prawda. Byłem rzeczywiście zdrowo zalany. Nic nie pamiętam. Droga Kate, szkoda, że pani tego nie widziała. Było to niezwykle zabawne. Właśnie dlatego wolę nie towarzyszyć mężowi w tych eskapadach, by nie patrzeć na podobne sceny. Mnie one z pewnością by nie zabawiły i wolę sobie wyobrazić, że podczas tych wędrówek po restauracjach i dancingach moi znajomi zachowują się powściągliwie. Nie chciałabym, aby państwo posądzali mnie o pruderię. Nie jestem pruderyjna. Nie mam nic przeciw temu, by każdy wybierał sobie takie rozrywki, jakie go pociągają. Wolałabym jednak nie dowiadywać się o rzeczach, które przekraczają granice mego poczucia humoru, a nie zaspokajają mego zmysłu estetycznego. No, i widzisz, Jolu, nie mówiłem? Zazdroszczę pani takiego usposobienia i tych upodobań. Ja bez knajpy żyć nie potrafię. A ja wręcz przeciwnie. Mnie wystarcza mąż i mój dom. Nie potrzebuję nic więcej. I jaką przyszłość przypowiadasz pani Kate, nasz mędrce? No cóż, będzie miała chyba kilka tuzinów dzieci i niezachwianą opinię czcigodnej matrony. Gogo utyje i do reszty z filistrzeje, a ja doczekam się srebrnej siwizny, otoczony liczną rzeszą uczniów. Za 100 lat, przechodząc krakowskim przedmieściem, będziecie mogli podziwiać pomnik Seweryna Marii Tukalli. Nad malowniczą grupą zasłuchanych artystów i uczonych wznosić się będzie moja wyniosła i natchniona postać z pucharem w ręku i wyrazem mądrości na obliczu. W dni świąt narodowych zatrzymywać się tam będą pochody, by w hołdzie pochylić przede mną sztandary. Prezydent miasta uroczyście napełni puchar szampanem i wówczas na oczach dygnitarzy oraz pospólstwa stanie się cud. Pomnik drgnie i uniesie puchar ku wargom, wychylając jednym haustem jego zawartość. No, czy możecie sobie wyobrazić, by Seweryn Maria Tukalli, nawet uczyniony ze spiżu, stał jak idiota z pełnym kieliszkiem w ręku? To wykluczone. Nie powiedziałeś tylko, jaki będzie napis na cokole. Przypuszczam, że mniej więcej taki. Sewerynowi Marii Tukalli, polski monopol spirytusowy. Nie. Najwytrwalszemu konsumentowi, tak lepiej. Który, pijąc przez całe życie, nigdy nie siedział pod stołem. Jest to powieść z kluczem, można tam pisarzy ówczesnych artystów rozpoznać. Są tam znakomite zupełnie rzeczy. Podobnie było na przykład z doktorem Murkiem. No, kryzys, wiadomo, bardzo wielu inteligentów zostało bez pracy, ale jest tam także wątek szpiegowski. Otóż te wątki szpiegowskie właśnie w okresie kryzysu, one były niesłychanie nasilone. Niemal codziennie czytało się w gazecie o wykryciu jakiejś tam grupy szpiegowskiej. Przy czym, rzecz charakterystyczna, do 1933 roku mocodawca to był Wschód, Rosja radziecka. Natomiast po 1933 roku mocodawcą tych szpiegów stawały się hitlerowskie Niemcy. Nastąpiło takie przesunięcie. Otóż on i to wykorzystał, tą szpiegomanię ówczesną. Dalej, niechęć oficjalnej prasy wobec lewicy, szczególnie wobec komunistów. Jego doktor Murek także jest zaplątany w sprawy partii komunistycznej, przy czym ta partia jest pokazana w ten sposób, że ci na dole to są bardzo przyzwoici, porządni proletariusze wierzący w ideę rewolucji, natomiast ci na górze, tak przedstawia to zgodnie z ideą ówczesnych grup, może nie swarządzących, ale zbliżonych do tych swarządzących. Ci na górze w partii to są karierowicze, to są ludzie, którzy myślą tylko o sobie, a nie o idei rewolucyjnej. Czyli potrafił wykorzystywać aktualne sprawy.
Znakomite realia, to co można by nazwać kulturą materialną tamtej epoki. Przecież wyobrażam sobie, zresztą wystarczy obejrzeć filmy, przedwojenne filmy kręcone według Dołęgi Mostowicza. To są prawdziwe salony, to są prawdziwe, realne ulice, to wszystko pełni tam jakąś istotną, ważną rolę. Jeżeli w Braciach Dalcz pokazana jest Wola, dzielnica robotnicza przedwojenna Warszawy, to jest to rzeczywiście autentyczna Wola, a nie wymyślona jakaś tam proletariacka dzielnica. To było bardzo ważne, bo pozwalało czytelnikowi, który na przykład znał Warszawę, pozwalało mu przyjmować tą topografię i ten opis jako prawdziwy. Jeżeli to było prawdziwe, to wszystko inne musiało być także prawdziwe. Pan dyrektor naczelny oczekuje. Witam ojca. Siary. To jest straszne, tak potraktować mnie, dyrektora personalnego. Ojciec powinien coś zrobić. Zamilknij na chwilę. Proszę, abyś spokojnie i krótko opowiedział mi, co wydarzyło się w fabryce. Co było przyczyną zajścia między tobą a robotnikami. A czort wie, to bydło. Już doprawdy nie mam nerwów do tego chamstwa. Zdzisławie, albo się natychmiast uspokoisz, albo wyjdziesz. No, poszło o tego brygadzistę do miniaka. Wydaliłem go, bałwan. Pozwala sobie na bezczelne wyzwiska pod moim adresem. Jeszcze innych podjudzę. Ile razy przechodzę przez narzędziownię, zawsze jakieś... Nie wiem, no. Po co ty właściwie chodzisz do warsztatów? W jakim celu? A co, może nie wolno po własnej fabryce chodzić? Przepraszam, ojca, ale chyba mam prawo. Masz obowiązek zdobyć się na tyle rozsądku, aby nie prowokować zatargów, które szkodzą przedsiębiorstwu. Wiesz, że nie cieszysz się wśród robotników popularnością, mój drogi. Mam w nosie popularność. Pluję na to bydło. Ojciec tego nie rozumie, bo nie ma w sobie krwi wielkich panów, którzy kazali nachajami uczyć czerń Moresu. Ja mam w sobie krew Korniewickich i dlatego... Głupiec! Mostowicz udzielał wywiadów, bardzo chętnie rozmawiał z ludźmi, odpowiadał na wszystkie listy, jakie do niego przychodziły, a musiało być tych listów dosłownie tysiące, ponieważ mimo całej pożogi wojennej dość duże archiwum się zachowało, ale to są resztki tylko tego, co było. I na wszystkie te listy odpowiadał, miał stałych korespondentów. Każdy mógł do niego przyjść z ulicy, zawsze był przyjęty. Nie chodziło tu o to, że on robił sobie popularność. Myślę, że to wynikało z czegoś innego. Był człowiekiem niesłychanie, w gruncie rzeczy niesłychanie nieśmiałym i nie umiał odmawiać. To była bardzo ważna także cecha jego osobista. Więc czytelnik dużo wiedział o nim, czytał o nim, słyszał o nim, a jednocześnie, no... Praktycznie prawie dwa razy do roku miewał jego nowe powieści. Czytał je w odcinkach i czytał je w wydaniach książkowych. A były to powieści, w których, jak mówię, dbał o czytelnika, o jego poziom. Proszę zauważyć, nie ma śladu antysemityzmu u Mostowicza, co jest rzeczą niesłychanie ważną. Nie ma przywiązania do zakrystii i do kościoła, ale nie ma także ataków na kościół. Pozostawia niesłychanie dużo swobody. To nie chodzi o to, że on się bał poruszać tych tematów. On po prostu wiedział, że poruszenie takiego tematu oznacza wejście w temat. A wtedy, no, wtedy mogły być rzeczy różne. Jego negatywny bohater nie jest komunistą, nie jest katolikiem i nie jest Żydem. Jest to rzecz niesłychanie ważna. Potrafił lawirować między tymi bardzo przecież skrajnymi, różnymi sądami i poglądami lat 30. szczególnie. Proszę pamiętać, że jest to czas, kiedy te postawy oscylują, kiedy one się nasilają i lewica, i prawica polska działają wówczas bardzo aktywnie. Więc potrafił pominąć te sprawy, czyli nie narzucał własnej określonej ideologii swoim czytelnikom. Dalej, zwycięża u niego zawsze dobro i uczciwość. Klasycznym tego przykładem jest przecież profesor Wilczur. Nie Znachor właśnie, a profesor Wilczur, druga część. Profesor Wilczur, który już po odzyskaniu świadomości
sam decyduje o tym, że powraca na wieś, gdzie znalazł spokój i szczęście. Zachowały się listy lekarzy także i listy bardzo prostych ludzi, którzy dziękowali za profesora Wilczura i mówili o tym, że wskazał dzięki temu lekarzom ich miejsce w Polsce. Proszę pamiętać, że system opieki lekarskiej wówczas wyglądał przecież zupełnie inaczej niż dzisiaj. Czyli tworzył pozytywy społecznych podstaw, działań społecznych. I to znajduje się w bardzo wielu elementach. Dalej, wykpiwał tych wyższych 10 tysięcy. Rzecz ciekawa, zaczął od tego, to znaczy od kariery nikodemadyzmy i skończył na tym. Pamiętnik pani Hanki, gdzie już dbał o czytelnika bardziej jeszcze niż uprzednio. Mianowicie wprowadza tam jak gdyby dwojaki rodzaj narracji. Pamiętnik pani Hanki, która jest postacią przecież przez niego, no może nie tyle wymyśloną, co jest syntezą kilku postaci autentycznych z tego high life'u warszawskiego, potwornie głupiej kobiety przecież, która pisze w pierwszej osobie i do tego mamy wtrącenia od samego autora, podpisane TDM, gdzie z kolei nie szczędzi także autoironii, gdzie mówi przecież o tym, jak trudno jest na przykład pisarzowi znaleźć wzór negatywnego bohatera, zawód dla negatywnego bohatera. Ilekroć wprowadzałem do swojej powieści jakiś ujemny typ, zawsze znalazła się grupa ludzi oburzonych. W ten sposób w ciągu kilku lat dowiedziałem się, że nie znam ziemiaństwa, chłopów, dentystów, robotników, adwokatów, przemysłowców, fryzjerów, szoferów, inżynierów, pisarzy gminnych, kolejarzy, literatów, właścicieli magli parowych, rzeźników, akuszerek, dziennikarzy, radioamatorów, Żydów, bankowców, hydraulików, aktorów, kominiarzy, kobiet, mężczyzn, dzieci. Jeżeli dotychczas nikt jeszcze nie zakwestionował mojej erudycji w świecie niemowląt, to tylko dlatego, że niemowlęta nie umieją pisać. Pewien znajomy redaktor opowiadał mi, że kiedyś zgłosiła się do niego delegacja Związku Akuszerek z płomiennym protestem przeciw wprowadzaniu przeze mnie do jednej z powieści postaci akuszerki zajmującej się niedozwolonymi sprawami. Wtedy zrozumiałem dopiero, że w Polsce czarnym charakterem może być tylko analfabeta lub niemowlę. Czy sądzisz, że to było świadome kreowanie swojego życia? Napisałeś o Dołędze Mostowiczu, że był self-made manem. Czy on reżyserował siebie? Czy to było pójście za jakąś... Rozumiem. Czy to był instynkt? Czy to było jakieś pójście, odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne? No wiesz, od momentu kariery nikodemadyzmy na pewno działał świadomie jako pisarz. Nie tyle zorientował się, że to bardzo łatwo, co na odwrót. Zrozumiał, jakie wymagania stoją przed obiegiem popularnym, jak nisko, jak denny jest ten obieg popularny, jak mało strawny jest ten pokarm dostarczany codziennie przez dziesiątki dzienników w odcinkach. I wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek kreował, to właśnie rolę pisarza pierwszorzędnie drugorzędnego, świadomie sobie narzucając taką właśnie rolę. W jednym z ostatnich wywiadów przed wojną znalazłem sygnał mówiący o tym, że przygotowuje się do napisania powieści historycznej, ale już serio, nie w obiegu popularnym, a w obiegu wysokim. Czyli szykował się do przejścia z obiegu popularnego do obiegu wysokiego. Oznacza to, że uwierzył w siebie, że uwierzył we własne możliwości twórcze. Natomiast nie natknąłem się nigdzie na ślady chucpy, na ślady skandalizowania dla celów reklamowych. Prawda? Absolutnie nie. Tego nie ma u niego zupełnie. Był skromny i jest taki w powieściach. Pozostaje skromny. Proszę zauważyć, że jego bohaterowie, nawet ci z wysokich, poza karierą nikodemadyzmy i oczywiście pamiętnikiem pani Hanki, bo to są powieści ironiczne, satyryczne, ale w tych jego serii opowieściach bohaterowie są też skromni. No znowu klasycznym przykładem niech będzie profesor Wilczur. Mądry i skromny i dobry człowiek. Życie Dołęgi Mostowicza zakończyło się elementem dramatycznym, właściwie tragicznym, który jak gdyby podkreśla wszystkie jego cechy charakterologiczne, o których tu mówiłeś. Też znowu można by powiedzieć, że układa się to według scenariusza serialowego. Wojna 1939 roku. Był podchorążym.
Wyjechał, został zmobilizowany, znalazł się w Kutach przy granicy rumuńskiej. Nie przekroczył tej granicy, został po tej stronie, chociaż mógł ją przekroczyć. Zorganizował tam z resztek tych żołnierzy, którzy tam byli, rodzaj milicji obywatelskiej na tym terenie. Zorganizował dowóz chleba nie tylko dla ludności Kut, ale dla tych uciekinierów, dla tych tysięcy ludzi, którzy się tam znajdowali, próbując jeszcze przekroczyć granicę rumuńską. I oto 17 września, kiedy wchodziła na ten teren armia radziecka, wiózł taki właśnie transport chleba wojskową ciężarówką. Był w mundurze. Najprawdopodobniej albo nie usłyszał okrzyku do niego skierowanego, wysiadając z samochodu, albo nie wiedział, że ten okrzyk odnosi się do niego. On sięgał jeszcze do szoferki. Być może, że żołnierz bał się, że on wyciąga broń. Trudno powiedzieć. W każdym razie posłał do niego serię z takiego ręcznego karabinu maszynowego. Zabił go na miejscu. Kiedy rozpoznano, to znaczy uciekinierzy warszawscy rozpoznali zwłoki pisarza, dowódca patrolu doprowadził do natychmiastowego śledztwa, wyrok i od razu wykonanie. Żołnierz został rozstrzelany. A ciało Dołęgi Mostowicza pochowano w grobie burmistrza Kut, wyraźnie zaznaczając jego dane personalne dla późniejszej ekshumacji. I jeszcze na tym nie koniec, bo po wojnie, kiedy rodzina i siostra z Londynu i rodzina w Warszawie próbowała załatwić sprawę ekshumacji zwłok, to władze radzieckie wydały bardzo szybko zgodę na to. Chyba w 1948 roku już była taka zgoda. Natomiast ówcześni nasi decydenci od spraw kultury i nie tylko przeciągali całą sprawę, no bo wersja oficjalna, jaka w latach 40. krążyła, to było, że jakaś zbłąkana kula go trafiła. Nie wiadomo gdzie, co i jak. Ja rozmawiałem ze świadkami śmierci Dołęgi Mostowicza i ze świadkami jego pogrzebu. Od rodziny z kolei uzyskałem fotografię. Jedną z nich zamieściłem w tej książce, o której wspominałaś, mianowicie tą pośmiertną fotografię Dołęgi Mostowicza w trumnie, gdzie widać ślady po tych kulach. Pod koniec lat 40. to było to, co nazwalibyśmy dzisiaj białą plamą. Prawda? I dopiero w 78 roku uzyskano zgodę na ekshumację zwłok i jego ciało zostało pochowane na Powązkach. Ale popatrz, całe to życie układa się właśnie serialowo. Urodzony na Kresach, w dość zamożnej rodzinie, przeszedł przez rewolucję, przeszedł przez wojnę, wyprawę Piłsudskiego, przez bezrobocie, był bezrobotny przez jakiś czas, zaczynał jako pracownik fizyczny. Doszedł do sytuacji jednego z najbardziej popularnych pisarzy. Na początku lat 50. wycofano teksty Mostowicza z bibliotek i zniszczono je po prostu. Na przemiał. I wiesz o tym doskonale, że chodziły ręczne odpisy, przepisywano ręcznie z ocalałych egzemplarzy teksty i w ten sposób je powielano. To są rzeczy wzruszające. Taka wierność dla pisarza, który wydawałoby się nie wnosi żadnych przecież wartościowych elementów. No czego właściwie się można nauczyć z powieści Mostowicza? Można. Tego, że wielkimi i naprawdę ważnymi wartościami to jest uczciwość, honor, dobro, praca dla innych. Jeżeli miłość jest grzeszna, to musi się skończyć negatywnie. Są to przecież wartości, o których myślimy i które wszyscy chcielibyśmy widzieć dookoła siebie. A że odbywa się to wszystko w atmosferze pewnej sensacji, pewnego sentymentalizmu, nawet niekiedy łez, jakie czytelniczka lub czytelnik wyleją nad bohaterami, to czy to źle? Jest to moment oczyszczenia wewnętrznego. Ja nie lekceważyłbym potrzeb ludzkich,